Ej, po rozpakowaniu zestaw lampek rowerowych w ofercie Biedronki wygląda następująco. Dwie gumki do instalacji, dosyć prymitywna metoda, miejmy nadzieję, że skuteczna. Tylnia lampka z odpowiednim elementem do montażu i tu przycisk włączania, wyłączania. A tutaj, gdzie się włącza, u góry. Teraz zamontujemy baterie, które są w zestawie i sprawdzimy, jakiej mocy światło dają te lampki. Tylnia lampka po zdjęciu obudowy prezentuje się następująco. Tu montujemy dwie baterie, mamy trzy diody. Na to zakładamy srebrny element ochronny. Montujemy również nakładkę i włączamy. Świecą wszystkie trzy diody, następnie przełączamy, mamy miganie. Kolejne to miganie pojedynczych diod od początku do końca i z powrotem. I kolejne to wyłączenie całkowicie lampki. Druga część po wmontowaniu baterii, tutaj element się ściąga w tą stronę. Jeżeli ktoś ma jakieś wątpliwości, to może nie być takim oczywistym. I po wmontowaniu mamy włącznik tutaj. Cztery diody świecące. Dosyć jasno, można kolejny tryb przełączyć, miganie. Strop całkowicie włączyć albo włączyć całe światło. Dziękuję za uwagę. To są po złożeniu lampki oświetleniowe z Biedronki. Do roweru oczywiście.